Kibice nad zalewem Topornia mogli oglądać przez 3 dni siatkówkę plażową na najwyższym poziomie. Orlen Beach Volley Tour PKO Przysucha to jeden z największych turniejów siatkówki plażowej w Polsce. W tym roku pula nagród wynosiła 80 tysięcy złotych, a do zmagań zgłosiło się blisko 100 duetów. Turniej kobiet wygrała para Kinga Wojtasik-Katarzyna Kociołek, która w finale pokonała duet Marta Łodej i Julia Kielak. Na trzecim stopniu podium znalazły się Czeszki Karin Zollner-Cikowa i Marketa Nausz. Wśród mężczyzn triumfowała para Jędrzej Brożyniak-Piotr Janiak, która w finale pokonała Jarosława Lecha i Tomasza Jaroszczaka. Na najniższym stopniu podium znalazła się para Michał Korycki-Miłosz Kruk. Ten pierwszy to reprezentant gospodarza, więc zawodnik pochodzący z Przysuchy. Przed rokiem triumfował przed własną publicznością, a tym razem zamknął podium. Impreza po raz kolejny zakończyła się dużym sukcesem organizacyjnym. Cieszymy się, że możemy promować nasz region, miasto Przysucha i naszych sponsorów. Bardzo się cieszymy, że bardzo była w tym roku zacięta walka, fantastyczne pary, także wszystko co najlepsze Przysusze. Fajna zabawa dla kibiców przede wszystkim i myślę, że trzeba więcej takich turniejów w Polsce, żeby ta siatkówka plażowa naprawdę ożyła i wróciła na ten najwyższy poziom. Na turnieju w Przysusze wystąpił m.in. Łotysz Aleksandrs Samojlovs. To 3-krotny olimpijczyk, wielokrotny medalista turniejów World Tour i mistrz Europy. Co ciekawe, właśnie w Przysusze zakończył swoją karierę, a teraz będzie pełnił funkcję łotewskiego ministra sportu. Bardzo fajna sprawa, cieszymy się, że to właśnie u nas zakończył tą karierę. Jesteśmy z tego mega dumni i chcieliśmy tutaj specjalnie podziękować. Bardzo fajnie to wyszło. Przed finałowymi spotkaniami odbył się także tradycyjny charytatywny mecz gwiazd, w którym wystąpili m.in. siatkarze Paweł Zagumny, Jan Firlej, Dawid Konarski, Damian Wojtaszek, Jakub Bucki oraz osoby z innych dyscyplin: Iwona Niedźwiedź, Kuba Zawistowski, Paweł Zygmunt czy Krzysztof Diablo Włodarczyk. Podczas turnieju nie brakowało też atrakcji pozaboiskowych dla całych rodzin. W ramach Miasteczka Sportu odbywały się warsztaty siatkarskie z gwiazdami, zajęcia zumby i fitness, pokazy judo czy boksu. Były strefy badmintona, dietetyki, tenisa stołowego, trampolin i kreatywności oraz wsparcia psychologicznego.